Zapraszamy. Pana poproszę, żeby pan stanął w cieniu, albo wszyscy słońce, albo wszyscy czarne. Co? To jest Marina. Państwo są gotowi, zapraszamy tutaj, wchodzimy 4 osoby. Witam Państwa serdecznie na kolejnej konferencji prasowej Porozumienia Wygra Warszawa. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny dla warszawiaków temat. Niestety większość warszawskich ulic, to naprawdę górny kapelnik, jest betonową pustynią. Mieszkańcy starają się, korzystając z różnych narzędzi, ale odbijają się od ścian. Niestety w Warszawie funkcjonuje doktryna nie da się, ale tak być nie musi. I o tym odpowie Państwu Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy. Później będzie Grzegorz Walkiewicz, nasz kandydat do Rady Dzielnicy Praga. Konrad Wiśniewicz-Węgorowski, czyli kandydat do Rady Miasta. I Piotr Gruziński, czyli radny Dzielnicy Praga. Jan Śpiewak. Szanowni Państwo, wiele się mówi ostatnio o budowie metra, o budowie kolejnych linii metra, ale zapominamy o tym, co się dzieje nad metrem. Warszawa pompuje miliardy złotych na budowę metra i bardzo słusznie, ale sytuacja na powierzchni woła o pomstę do nieba. Po budowie, wybudowaniu drugiej linii metra ulica Świętokrzyska, ulica Targowa wyglądają gorzej niż przed budową tej linii metra. Ulica Świętokrzyska była betonową pustynią, zniknęły wszystkie drzewa z niej. Również ulica Targowa po budowie metra jest ciągle betonową pustynią, jest ciągle autostradą, która przecina Targowę, która przecina Pragę, która dzieli Pragę na dwie części. My chcemy, żeby ulice w Warszawie służyły nie tylko samochodom, ale również służyły mieszkańcom i naszym obywatelom. Ulica Targowa jest przykładem tych zmian, które będziemy chcieli wprowadzić w całym mieście. Chcemy, żeby każda ulica w Warszawie miała szpalery drzew, były na nich płatki i były w nich miejsca, gdzie mieszkańcy po prostu dobrze. Stoimy tutaj, jest głośno, jest skup. To jest przykład tego, jak nie powinno się projektować ulic w Warszawie. I mam przyjemność dzisiaj przedstawić Państwu osobę, która zrobiła już bardzo wiele, żeby nasze ulice, nasze miasto wyglądało znacznie piękniej, dużo bardziej zielone. Ulica Świętokrzyska po budowie metra wyglądała strasznie, ale na szczęście pojawił się Grzegorz Walkiewicz, złożył wniosek do budżetu obywatelskiego i dzięki temu wnioskowi, dzięki jego pracy posadzono 200 drzew na ulicy Świętokrzyskiej i tysiące krzewów. Pojawiły się dodatkowe łapki, pojawiły się dodatkowe kosze. Po prostu ta ulica stała się znacznie bardziej przyjemna. I takie zmiany, jakie zaszły na ulicy Świętokrzyskiej, dzięki właśnie Grzegorza Walkiewicza, chcemy wprowadzić również w innych miejscach i na innych ulicach w Warszawie. Tych ulic, które wymagają tego typu zmian, jest bardzo wiele. Dość powiedzieć ulica Puławska, Marszałkowska, ulica Solidarności i właśnie ulica Targowa. I dzisiaj przedstawiamy Państwu projekt zmiany ulicy Targowej na to, żeby była to ulica dla ludzi. I Grzegorz Walkiewicz złożył rok temu wniosek do budżetu obywatelskiego, ale niestety ten projekt, mimo że wygrał, ciągle nie jest realizowany i ciągle ulica Targowa przypomina betonową autostradę, a nie miejsce przyjazne mieszkańcom. I chcemy to zmienić. Grzegorz Walkiewicz, chcielibyśmy, żeby Grzegorz Walkiewicz został nie tylko radnym Pragi Północ, bo startuje z naszych list wyborczych na Pradze Północ, ale również, żeby został pełnomocnikiem do spraw zieleni w przyszłym ratuszu, żeby zadbał o to, żeby Warszawa znowu się zazieleniła, żeby w Warszawie wróciły duże, dorosłe drzewa, żeby w Warszawie wrócił cień latem, żeby w Warszawie było tak, jak było jeszcze w latach 60. czy 50. Wszyscy oglądamy zdjęcia na przykład tego, co było na placu Unii Lubelskiej. Ta cała roślinność po prostu z Warszawy poznikała. My chcemy, żeby zieleń wróciła na ulicę Warszawy, chcemy przywrócić szpalery drzew przy każdej dużej ulicy. Chcemy, żeby Warszawa stała się znowu zielonym miastem. I oddaję głos teraz Grzegorzowi, który włożył naprawdę wiele wysiłku, żeby również Targowa taka się stała. Grzegorz Walkiewicz. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, tak jak Jan wspomniał, złożyliśmy projekt zasilający targowo. Dwa lata temu został wybrany przez mieszkańców do realizacji. Niestety dopiero dwa miesiące temu ratusz przystąpił do jego realizacji. Czyli no, tak naprawdę półtora roku po terminie. Niestety chcieliśmy dzisiaj Państwu pokazać, jak ta targowa chcielibyśmy, żeby wyglądała. Natomiast niestety wyniki konsultacji społecznej pierwszej tury są nadal utajnione. Zwracałem się do ratusza o to, żeby mógł coś Państwu dzisiaj pokazać. Niestety nadal nie da się. Zatem poprosiłem za przyjrzenie do grafika, żeby tą targową narysował, taką jakiej chcemy, żeby ta zielona targowa, taka jaką sobie wymarzyliśmy, taka o jakiej rozmawiam z sąsiadami tutaj naprawdę, żeby rzeczywiście zafunkcjonowała. Spójrzcie, szanowni Państwo, jak to wygląda obecnie. Obecnie jest to betonowa pustynia, obecnie tylko samochody stojące w korkach, obecnie jest tylko asfalt, beton, nie ma drzew, nie ma krzewów. Betonowe dolice, okazjonalnie z jakąś wkładką imitującą roślinność miejską, samochody, które nie mają gdzie parkować, zatem wjeżdżają jako droga rowerowa, która się tam urywa przed przystankiem. Tutaj właściwie rowerzyści nie powinni jeździć. Chodnik, który jest w tym momencie bardzo wąski, bo parkują samochody, jeżdżą tu rowerzyści, wszyscy są zepchnięci na jedną przestrzeń, stąd rodzą się konflikty, stąd rodzą się kolizje. Chcemy, żeby targowa była miejscem przyjaznym, żeby każdy jej użytkownik znalazł dla siebie miejsce. Zobaczcie Państwo, będą szerokie chodniki, będą ławki. Czujecie Państwo, że obecnie na ulicy Targowej, wzdłuż całej ulicy Targowej, od Solidarności aż tam do wiaduktu kolejowego nie ma ani jednej ławki, ani jednej ławki. Mieszkańcy siadają na tych, zobaczcie Państwo, matka z dzieckiem siedzi, nie ma gdzie usiąść, siedzi na betonowej donicy. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy dopuścili, żeby ten standard nadal funkcjonował. Bo ten standard będą proszę na śmiecie. Proszę na śmiecie również Państwo nie doświadczycie. Będą duże drzewa, zatem będziemy stali w cieniu. Nie będzie tak, że jest tu non-stop patelnia, że nie da się to wytrzymać, że trzeba ulicą Targową, główną ulicą Pragi, trzeba przemykać, bo jest nieprzyjemnie. Tu jest za głośno, zatem będą duże drzewa. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że zapominamy o kierowcach. My również jesteśmy kierowcami, również chcemy zaparkować swoje samochody. Zatem również jest pas dla kierowców. Tu będzie parkowanie równoległe, nie na chodniku, ale kosztem jednego pasa ruchu. Będzie parkowanie równoległe wzdłuż całej ulicy, tam gdzie będzie to możliwe, tak, żeby również można było te samochody w sposób cywilizowany zostawić. Będą te pasy ruchu. Będą drzewa, zobaczcie Państwo, w tym pasie zieleni, który odgradza jezdnię od torowisk, będą drzewa, które prowadzą tu jeszcze więcej ciepła, prowadzą tu jeszcze więcej zieleni, które wyciszą tramwaje. Mieszkańcy tych kamienic skarżą się na to, że te tramwaje bardzo hałasują. Zatem to będzie kolejna strefa, która będzie do tych tramwajów odgradzać. Będą zielone torowiska, zobaczcie Państwo, wyasfaltowane torowiska. Słyszymy, że po to, żeby jeździły karetki, ale karetki tędy nie jeżdżą. Karetki i tak przedzierają się normalnie pasami. Zatem te torowiska również można zazielenić. Można zazielenić się trawą, można zazielenić się rozchodnikami. Można wyobrazić takie rośliny, które wytrzymają upał, które świetnie się tutaj sprawdzą, które przetrwają, które nie będą wymagały wielkiego nakładu pracy, środków, żeby funkcjonowały. Tutaj, po tej jednej stronie, tu gdzie szczątkowo ta droga rowerowa funkcjonuje, będzie spójna droga rowerowa, ale również wydzielona od pieszych, wydzielona pasem zieleni. Dzięki temu nie będzie dochodziło do sytuacji kolizyjnych, gdzie rowerzyści będą gdzieś tam jakby na kursie kolizyjnym spieszyli. Tego nie będzie. W tym momencie, zobaczcie Państwo, każdy znajdzie swoje miejsce. Tutaj, tak na szybko, jakby to mogło wyglądać. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda fatalnie teraz. Jak jest szaro, jak jest brudno, jakie to wszystko jest nieprzyjemne. Słyszycie, że musimy podnosić głos, żeby w ogóle ze sobą rozmawiać, ponieważ inaczej zupełnie jest to niemożliwe, inaczej się nie słyszymy. Zatem
Tak chcielibyśmy, żeby wyglądała Targowa, ale również tak chcielibyśmy, żeby wyglądały inne ulice Pragi. To nie jest tylko tak, że tylko Śródmieście zasługuje na taką piękną zieleń, jaka jest na Świętokrzyskiej. Okej, założenie zieleni to są wydatki, ale naprawdę warto je ponieść, żeby przestrzeń w Warszawie była przyjazna dla mieszkańców. Zatem będziemy dbali o to, żeby te standardy, które zaproponowaliśmy, duże drzewa sadzone w prostu, żeby płoty zamiast słup, zielone torowiska, żeby one były powszechne. Jeżeli rzeczywiście będzie tak, że zostanę pełnomocnikiem ratusza do spraw zieleni, bardzo będę o to dbał. Naprawdę determinacji w tej sprawie nie zabraknie. Będziemy również dbali o to, żeby cała zieleń w Warszawie była zinwentaryzowana. Ta inwentaryzacja to nie tylko spis z natury. Chodzi o to, żeby również były przeprowadzane badania, w jakiej kondycji, w jakim stanie są te drzewa. Służą do tego tomografy dla drzew chociażby. To można zrobić, żeby uniknąć takich tragedii, jaką mieliśmy ostatnio w Parku Pracy. My musimy wiedzieć, czym dysponujemy, musimy wiedzieć, w jakiej kondycji jest ta roślinność, którą mamy, żeby o nią skutecznie dbać, żeby ona mieszkańcom służyła, żeby w żadnym wypadku mieszkańcom nie zagrażała. Chcemy miasta pięknego, chcemy miasta zielonego. Mam na Dmitrij Szwajderowski, kandydat do Rady Miasta z okręgu Brodowo-Kłodzkowej. Szanowni Państwo, Zielona Targowa i zielone ulice w Warszawie to nie jest jedyne rozwiązanie, które dzisiaj proponujemy dla Pragi. Proponujemy również inne rozwiązania, które przyczynią się do poprawy środowiska i poprawy stanu zieleni na Pradze. Praga to piękna dzielnica, która niestety jest oceniana jako jedna z najgorszych dzielnic pod kątem jakości środowiska i jakości przestrzeni zielonych i przede wszystkim ich ilości. Praga to w końcu dzielnica, która ma najgorsze statystyki, jeżeli chodzi o średnią długość życia mieszkańców. To są rzeczy, które możemy zmienić również poprzez poprawę jakości środowiska na Pradze. O planach nowych parków dla Pragi opowie Piotr Kwiatuszyński, radny z Praga.